Witajcie serdecznie, tym razem zagramy razem z SpongeBobem w Co tam gotujecie? Trzy potrawy do wyboru. Na początek damy full wypas, pizza na wypasie. Teraz kroimy. Musimy się zmieścić właśnie w zielonym polu. Wtedy dostajemy najwięcej punktów. Oczywiście czas też się liczy. Im więcej zostanie czasu, tym po prostu dostaniemy więcej gwiazdek. Następny etap. Trzy gwiazdki. Super robota, jak widać. Także całkiem fajnie. Kolejny etap. Teraz siekanie. I też musimy się zmieścić. Aha, tym razem chodzi o to, żeby jak najszybciej posiekać. Czy po prostu, żeby było cały czas na polu zielonym. Trzeba jak najszybciej naciskać myszkę. Klawisz myszki oczywiście. Kolejne trzy gwiazdki, czyli bardzo fajnie. Dobra, teraz sosik robimy. No, jeszcze nie. Ok. Czyli tak, pierwsze wrzucamy to. Teraz tu. Wrzucamy, tak. Teraz trzeba zamieszać. Znowu pomidory trzeba wrzucić. Cebulkę. Ponownie mieszamy. Teraz pieprz. Ok. Oczywiście reklama przeszkadza tutaj. Pomidorki. I znowu mieszamy. Trzeba pilnować, żeby właśnie w odpowiednim momencie odpowiednie rzeczy zrobić, bo się tam przesuwają cały czas, także trzeba się spieszyć, żeby zdążyć coraz szybciej. To się odbywa. Mieszamy. I jest 21 na 21 i 3 gwiazdki po raz kolejny. Teraz układanie. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Szybko połącz to ze sobą. Ok. Aha, czyli w tym miejscu trzeba układać te pieczarki. Jak widać, tam się pojawia taki cień, tak jakby. I trzeba tam układać w tym miejscu. Jak widać, kolejny raz trzy gwiazdki. Całkiem nieźle idzie nam gotowanie, co? Ok, teraz trzeba włożyć do piekarnika. Przesuń. Się zmieścimy w czasie. Coraz mniej czasu zostało. A tu jeszcze jedna pizza. Jest. Na cyk. I tym razem trzy gwiazdki. Także robienie pizzy nam całkiem nieźle idzie.
Chociaż i tak tutaj się pokazało, pomimo tego, że były za każdym razem trzy gwiazdki, to pojawiło się tutaj tylko dwie. Ciekawe, z jakiego powodu. Dobra, to tyle. Na razie, jeżeli chcecie zobaczyć kolejny odcinek z tej gry, piszcie w komentarzu, oczywiście łapkujcie i do usłyszenia następnym razem. Cześć!